Cześć Rafał. Cześć. Cześć, witajcie. Czy po 17 latach pracy w Radiu SK nadal ta praca sprawia ci frajdę? I czy takie ciągłe gadanie do ludzi, których nie widzisz, nie jest w jakiś tam sposób nudne? Dobre dane. No rzeczywiście to już 17 lat, a właściwie 17 lat minie dokładnie, no już za chwilę, bo w czerwcu. Natomiast rzeczywiście, żeby to ciągłe gadanie sprawiało frajdę, to trzeba mieć pewien rodzaj takiego, no trochę jakiegoś zepsucia umysłowego, ja to tak nazywam. Bo zamykamy się na parę godzin w studiu, jesteśmy tylko my, nie ma nikogo, raz na godzinę wpada serwisant i musimy cały czas gadać. No wiadomo, że to jest rzecz, która wymaga pewnej gimnastyki umysłowej z jednej strony jest grupa ludzi, która rzeczywiście musi się nagimnastykować i zazwyczaj ona się w tym zawodzie nie sprawdza. Natomiast jest druga grupa ludzi, która ma to wpisane w swoje predyspozycje, tak zwany dar. Ewentualnie mówią, że to jest to coś, co trzeba mieć w sobie, żeby pracować w radiu. I rzeczywiście, jak się to coś ma, to być może teraz brzmi trochę nieskromnie, no to jakoś się udaje gadać cały czas i rzeczywiście to sprawia frajdę, bo jakkolwiek byśmy o tej robocie nie myśleli, to jest ciężki kawałek chleba. Dlatego, że jesteśmy normalnymi ludźmi. Żyjemy w normalnym świecie, też mamy problemy. Koronawirus w tej chwili dotyczy i nas, i wszystkie pochodne tego wydarzenia na przykład. Też mamy swoje kredyty, mamy raty, mamy płatności, mamy wszelkie inne rzeczy i dzieci w przedszkolu i z przedszkola do odebrania i tak dalej. Natomiast no, jak przychodzimy do studia na zrobienie programu, no to słuchacz oczekuje od nas tego, żebyśmy jednak mieli dobry nastrój. To nie znaczy, że mamy być oderwani zupełnie od rzeczywistości, bo my, tak jak nasi słuchacze, w tej rzeczywistości też tkwimy, ale nie możemy zarażać złym nastrojem, prawda? I z jednej strony to jest ta gimnastyka, którą trzeba umieć w sobie wyzwolić, zaczynając program, a z drugiej strony jest to też takie, ja tak traktuję jako takie niezłe lekarstwo, czasami na oderwanie właśnie od tej rzeczywistości, że jest źle, jest źle, jest źle, albo dzieje się coś niedobrego, idę do studia, zamykam się, robię program, wychodzę jest zupełnie inaczej. Więc no, tak jakoś rok za rokiem właśnie z tym przepisem się udaje. No tak, ale przeskoczyliśmy te zaledwie 17 lat, jest troszkę za daleko, ale zacznijmy od początku. Gdybyś nam opowiedział, jak to w ogóle się stało, że w tym radiu się znalazłeś? Sytuacja była zakręcona i bardzo złożona, i to było bardzo dawno temu. Nie wiem, może część naszych widzów nie było na świecie, a może byli bardzo mali, bo ja sam byłem bardzo młody, jak zaczynałem radio. Wtedy jeszcze tak można było. To był dokładnie 1996 rok. Miałem 16 lat. Chodziłem do drugiej klasy szkoły średniej i tak sobie wymyśliłem, to była bardzo sprofilowana szkoła średnia, ponieważ chciałem być architektem. I to było technikum architektoniczne, a już w tej drugiej klasie wiedziałem, że no szkołę skończyć muszę, natomiast tym architektem nie będę, bo gdzieś tam w głowie już zaczynało grać radio. I to były takie czasy, kiedy jeszcze nie było internetu, nie było maili, ten sposób komunikowania nie był tak łatwy jak dzisiaj, że możemy napisać do stacji, czy to na Facebooku, czy na jakimś komunikatorze i ten kontakt mamy w kilka minut. Napisałem list do radia. Napisałem list do radia, że mam na imię Rafał, mam 16 lat, bardzo chciałbym pracować w radiu i w zasadzie nic więcej z tego listu nie wynikało. I potem słuchałem tego radia, słuchałem i tak się złożyło, że ten list został przeczytany na antenie i zostałem zaproszony do tego radia. No i pojechałem zobaczyć radio, jak radio wygląda i tak już zostałem. Bo potem poznałem ludzi, którzy pracowali w tym radiu. Mówię w tym radiu, a to było wtedy już Radio SK. Radio SK, które już istniało, ale miało zupełnie inny profil muzyczny niż w tym momencie. Poznałem ludzi od jednej wizyty do drugiej, potem zacząłem bywać co tydzień i którejś soboty, bo zazwyczaj w sobotę radio odwiedzałem. Mój kolega powiedział, dzięki któremu tak naprawdę to wszystko się zaczęło, który otworzył mi furtkę radiową. Słuchaj, Rafał, tak głupio, żebyś przyjeżdżał i nic nie robił. Pomyśl nad jakimś swoim takim kilkunastominutowym konkursem angażującym słuchaczy. A może coś się uda, może coś tutaj będziesz robił. No i tak się stało rzeczywiście. I w 96 roku, pamiętam dokładnie 31 sierpnia, dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, zacząłem. Pierwszy raz się odezwałem do mikrofonu, mając 16 lat i 1 miesiąc dokładnie. No takie rzeczy się pamięta, nie? Kiedy właśnie te początki są. Rzeczy się pamięta, a w ogóle miłość do radia zaczęła się jeszcze wcześniej i też tak dziwnie, dlatego że ja nie mam rodzinnych żadnych tradycji radiowych, nikt z mojej rodziny w mediach nie pracował. Natomiast rodzice kiedyś kupili mi słuchawki
i one świetnie brzmiały i pamiętam, że wysłuchałem wszystko, co było w domu. Kasety, płyty kompaktowe, które wtedy wchodziły i miałem chyba dwie tylko. I przyłączyłem się na radio. Na radio, którego też się u mnie w domu słuchało gdzieś tam, czasami w wakacje, dziadek słuchał Lata z radiem, ale to nie był jakiś stały towarzysz. I przyłączyłem się na radio i radio słuchane przez słuchawki mnie zafascynowało. Dlaczego przez słuchawki? Dlatego, że jak ktoś nigdy tego nie robił, to może sobie porównać, że radio słuchane przez słuchawki brzmi zupełnie inaczej niż radio słuchane gdzieś tam w kuchni w kącie. Zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inne brzmienia. Ja wtedy dosłuchiwałem się tego wszystkiego, co się dzieje w studiu, jak prezenterzy mieli wejście, jak szurały tam gazety, jak brzęczały filiżanki od kawy. To była taka magia radia. I wtedy się zaczęło, że chciałbym zobaczyć, co oni tam robią, jak to wygląda i w sumie to chyba też bym chciał tak robić. No. Tak to właśnie się udało. A mnie zawsze zastanawiało, co robi prowadzący w momencie, kiedy leci muzyka, nie? Masz czas na zaparzenie kawy, czy zastanowienie się, co by tu cię zjeść na obiad? Czy w trakcie bułki kroisz na przykład śniadanie pierwsze? Nie, jeżeli ktoś z naszej techniki to będzie oglądał, to oczywiście nie wolno jeść w studiu, nie wolno pić też. Ewentualnie tylko tak zwane bezpieczne kubki wchodzą w grę, natomiast rzeczywiście tego czasu trochę jest. Zależy od specyfiki programu. W porannym programie jest trochę mniej wolnego czasu, bo tam tempo jest szybsze. Później w tym takim paśmie, który ja prowadzę towarzyszącym, kiedy ludzie są w pracy, tego czasu rzeczywiście może jest trochę więcej. Natomiast to jest tak, że jest to robić. Jest czas na to, żeby zaparzyć sobie kawę tak zupełnie na spokojnie, dlatego że technikę mamy w tej chwili tak rozwiniętą, że wszystko można ustawić tak pięknie, ułożyć, że te poszczególne klocki programu, czyli piosenki, jingle i tak dalej, wszystko będzie nam się ładnie miksowało, bez żadnej straty dla słuchacza. Natomiast to jest też tak, że ten czas bardzo szybko mija i wtedy pracujemy na pełnych obrotach umysłowych i nie można się wyłączyć. To nie jest tak, że jak gram cztery kawałki, cztery piosenki, to sobie myślę o niebieskich migdałach, bo jednak jestem w pracy i muszę mieć dopracowane najbliższe wejście, choćby on trwało, miało trwać 10 sekund, to musi być dobre 10 sekund, ale też bez nadmiernej spiny, jesteśmy ludźmi. To jest tak, że ja nie jestem zwolennikiem takiej reżyserii. Przede wszystkim nigdy nie zdarzyło mi się czytać z kartki wejść, nie robię tego. Nawet jak mam się potknąć i pomylić, to przecież Kowalski też się myli, ja jestem jak Kowalski. Tak musi być i tyle. Tego czasu trochę jest, i czasami wpadają koledzy na pogaduszki, czasami te wszystkie klocki programu, jak mówiłem, te pozycje w programie emisyjnym trzeba odpowiednio poukładać, dopieścić. Jest co robić. Jest co robić rzeczywiście te 3, 4, a w weekend nawet 5 godzin programu, to mija bardzo szybko. I to jest radio, to jest temat radia, ale również nasz tajny agent wie, przekazał nam informację, że poza tym, że pracujesz w radiu, zajmujesz się również konferansjerką, czyli koncerty, imprezy plenerowe. Jakbyś nam zdradził, jak przygotowujesz się do tych występów jako konferansjer? Taka pochodna rzeczywiście tego fachu, że radio radia ma, a robi się jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Raz, że bardzo często organizatorzy tych imprez chcą, żeby ktoś, no nie mówię, że bardzo znany, ale ktoś, kto, nie wiem, no, ma chociaż kojarzony w jakiś sposób głos, był kolejną niespodzianką na ich evencie. Natomiast ja do tego podchodzę w taki sposób, dystansuję się troszeczkę od tej takiej spinki imprezowej i bardzo często mam tak, że jak przychodzę na dany event, żeby go poprowadzić, oczywiście mam wiedzę, co to jest za event, co tam robimy, jakie są wymogi co do mojej osoby, jakim wymaganiom muszę sprostać, czy to jeżeli chodzi o strój, bo to wiadomo, różne specyfiki mamy tych eventów. To bardzo często zauważam taką rzecz i to rzeczywiście się powtarza wręcz jest prawidłowością, że organizatorzy to mają takie spięcie na 100%, a ja tam jestem takim rozluźniaczem. Spokojnie, na pewno damy radę, spokojnie, na pewno wszystko zrobimy. Czy ja się przygotowuję jakoś, staram się nie wpadać z tego powodu w nadmierny stres i panikę. To jest takie techniczne przygotowanie, tak jak mówiłem. Muszę wiedzieć, kto występuje, muszę wiedzieć, czego się do mnie oczekuje. I nie staram się tym przyjmować, dlatego że taki event to jest zazwyczaj 2, 3, 4, maksymalnie 5 godzin. Ludzie przychodzą, żeby się dobrze bawić i ja też chcę się tym bawić. Nie chcę robić z tego problemu sobie ani nikim, ani nikomu innemu, bo gdyby tak było, to szkoda mojego czasu i tak naprawdę pewnie też stresu, a to musi być dobra zabawa i przyjemność. Natomiast rzeczywiście czasami jest tak, że
że co do konferencjerów są zbyt duże oczekiwania, że zatrudniając konferencjera, organizatorzy eventów mają takie poczucie, że jak jest konferencjer, to będzie super bezpiecznie, bo nawet jak się coś wydarzy, to on ratuje całą imprezę. I rzeczywiście tak jest. Dobry konferencjer to zrobi. Natomiast konferencjer jest tylko konferencjerem. Jest tylko konferencjerem, jeżeli ma trochę daru takiego, że rzeczywiście jest w stanie w przypadku jakiegoś nieprzewidzianej sytuacji zareagować i uratować na przykład, nie wiem, ciszę na scenie w ciągu 15 minut, kiedy coś się dzieje z tyłu. No tak, a takie sytuacje bardzo często się zdarzają przecież. Często się zdarzają, tak, tylko że czasami nawet organizatorzy imprez, układając plan eventów, biorą pod uwagę na przykład półgodzinne przestoje. I tu się robi problem, bo rzeczywiście konferencje, jeżeli jest tylko konferencjerem technicznym, który przychodzi i rzeczywiście super robi swoją robotę, nie musi być kabareciarzem tak naprawdę. Mhm. I jeżeli organizator chce mieć naprawdę super wypełnione te pół godziny, ten czas, o którym wspomniałem, powinien chyba pomyśleć o innym ułożeniu klocków imprezy niż o tym, żeby oczekiwać od organizatora, żeby tutaj, od konferencjera, żeby błyszczał sławą na uszach i zabawił publiczność, bo ta też będzie czymś takim półgodzinnym gadaniem znudzona. Oczywiście można robić konkursy, można angażować publiczność, można robić cuda, wianki, ale to się nie zgadza. Ja wychodzę z założenia też, że konferencja nie może wychodzić przed szereg za bardzo i być gwiazdą imprezy, bo jeżeli tak jest, no to cóż z tymi innymi gwiazdami, które mają wystąpić. Kiedyś w kabarecie starszych panów chyba takie fajne zdanie padło, że konferencja jest jak biustonosz, z pozoru niepotrzebny, jednak podtrzymuje całość i rzeczywiście. Jasne. Z danych Radio Track Millward Broad wynika, że Radio SK ma słuchalność na poziomie około 7,5% w skali całego kraju. I teraz, jeżeli możesz zdradzić, jakie są ambicje Radio SK? Czy nie wiem, dobicie na przykład do 10% jest w ogóle realne? Teraz poważnie się zrobiło. Tak, no, pewnie też nie udzielę satysfakcjonującej odpowiedzi, bo ja jestem tylko prezenterem i w tych procentach jestem kiepski tak naprawdę. Moim zadaniem jest zrobić dobrze swoją robotę, żeby te procenty rosły, wiadomo. Działamy według wytycznych, jesteśmy sąpami całego mechanizmu, więc tak to wygląda. Natomiast tak mi się wydaje, że oczywiście ambicją każdej stacji jest, żeby słuchalność była jak najwyższa, żeby te procenty rosły, żeby te słupki słuchalności zasuwały do góry. Natomiast też musimy patrzeć realnie na to, na jakim rynku funkcjonujemy, według jakich koncesji dane stacje funkcjonują. Dlatego, że rzeczywiście my jako Radio SK mierzymy się z takimi konkurentami jak Radio Z, RMF FM, najczęściej jesteśmy z nimi porównywalni. Rzeczywiście te nasze wyniki słuchalności gdzieś tam na pewnych rynkach się mocno zbliżają, mniej lub bardziej. Natomiast są zasadnicze różnice. Radio Z i RMF FM to są stacje ogólnopolskie, według takich koncesji działające, a my jesteśmy stacją sieci lokalnych, czyli mamy dużo mniejszy tak zwany zasięg techniczny. Co to znaczy w przykładzie? Na przykład, że jadąc z Warszawy do Łodzi, wysłuchamy sobie eski sygnału z Warszawy, to zanim dojedziemy do Łodzi, będziemy mieć przerwę w tym słuchaniu stacji, zanim nam się kolejna eska z Łodzi włączy, prawda? A stacje ogólnopolskie bardzo często odbierają taką sieć nadajników, że rzeczywiście to wszystko się pokrywa i nie ma tych przerw w słuchaniu. Więc biorąc pod uwagę to, że my mamy dużo mniejszą sieć nadajników i tak naprawdę nie pokrywamy nadajnikami całego naszego kraju, bo ten narzędnik, który mamy w tym momencie, jest myślę i tak super. No oczywiście robimy wszystko, żeby było jeszcze lepiej. To wie, co będzie później. A jak to jest nastrajać miliony ludzi pozytywną energią, czyli to, co robisz na co dzień? Jakbyś mógł nam zdradzić, czy to jest jakaś duża odpowiedzialność? Czy czujesz taką dużą odpowiedzialność za te miliony osób, które cię słuchają? Że tak, to teraz szczególnie dobrze widać, kiedy wiadomo, ile różnych wiadomości nas zalewa i wszyscy mówią, o media to, media tamto, media kreują to, media kreują tamto i rzeczywiście to jest dobry przykład na to, jak bardzo można zepsuć ludziom nastrój czasami, czy to nawet, nie wiem, przez artykuły internetowe, programy telewizyjne i tym podobne i samo jest z radią. Jeżeli zacznę program, w którym będę powtarzał pewne rzeczy do znudzenia, które sobie poukładam, które będą tylko i wyłącznie po mojemu gdzieś tam tej mojej głowie poukładane i będę je przekazywał ludziom w kółko, no to wtedy ponoszę za to odpowiedzialność. Bo nawet jeżeli 1% moich słuchaczy zacznie w to wierzyć, ewentualnie zacznie jakoś tam wcielać w życie te moje myśli, no to robią to dlatego, bo usłyszeli to ode mnie i to już jest odpowiedzialność jakaś. Natomiast ja
Na szczęście wykonuję tę rozrywkową część roboty w radiu, czyli robię wszystko, żeby ludziom miło było. I to też jest odpowiedzialność. To też jest odpowiedzialność, bo w radiu nie ma co filozofować, będąc prezenterem tak naprawdę. Natomiast nie ma co filozofować. Tak jak mówiłem wcześniej, trzeba być blisko ze swoimi słuchaczami. Jeżeli mam program w godzinach, w których mój słuchacz jest w pracy, to znaczy on jest w pracy. On może siedzi przy biurku, ale może siedzi na rusztowaniu. Może jedzie samochodem. I tak naprawdę dobrze, jeżeli ja będę jego kumplem, a nie jakimś kto mądrym panem z radia, który grozi palcem, mówi, poucza i wychowuje. Bo to trochę... Tak naprawdę ta odpowiedzialność chyba powinna wiązać się z tym, że jeżeli chodzi o mój rodzaj programu i tą pracę, którą ja wykonuję, że fajnie, żebym utwierdzał ludzi w tym, że mają fajne życie i tak naprawdę, jeżeli czasami coś nie wyjdzie, to na tym ono polega i podnosimy głowę i idziemy do góry. To jesteś w tej dobrej pozycji, że będąc w tym pułapie rozrywki, nie musisz poruszać tych trudnych tematów, gdzie ktoś może opowiadać się za opcją A lub B, tak? Więc to jest też jak gdyby dobra, no, dobra opcja, w której jesteś. Tak, rzeczywiście. My w Radiu SK to w ogóle jakoś jesteśmy daleko od opcji wszelakich, natomiast opowiadania się. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy poważne, mamy co godzinę w poranku częściej, co pół godziny wiadomości serwisu informacyjnej. Tam nasi koledzy newsowcy robią to w konkretny, rzeczowy sposób. Natomiast prezenterzy są tylko i wyłącznie od rozgrywki, od tego, żeby albo poprawiać humor, albo utrzymywać na dobrym poziomie. Tego się trzyma. Albo budzić, jeżeli jest poranek. Dobrym żartem. Albo budzić, albo czasami nie, no usypiać to chyba nie, bo my raczej jesteśmy zawsze na jakimś tam poziomie energii wysokim. Jasne. Teraz troszeczkę prywatny. Co prywatnie na swoich playlistach, na przykład nie wiem, na Spotify'u ma Rafał Adamczak? Bałem się tego pytania, dlatego że to jest tak, że ja staram się zawsze unikać pokazywania, co tam mam w smartfonie, co mam na playlistach na Spotify czy jakichkolwiek innych. Dlatego, że ja jestem bardzo takim nostalgicznym facetem i wszystkie rzeczy, które mam w swoich playlistach, to są strasznie stare kawałki. To są rzeczy z mojego dzieciństwa, z mojej młodości. Tam będzie Guns N' Roses, tam będzie Ace of Base, tam będą różne dziwne inne rzeczy, których słucham sam przez sentyment do tego, co tam się kiedyś działo. Z każdą piosenką jest jakaś historia, jakieś wspomnienie, ale tam nie ma jednego konkretnego profilu. Tam jest naprawdę bałagan taki, jeżeli chodzi o gatunki i nastroje. Aha. I naprawdę bylibyście zdziwieni. Ja nie będę, wybaczcie, nie powiem konkretnie co, bo ja unikam nawet przykład, jak jeżeli ktoś jedzie ze mną samochodem, to nigdy nie włączam swoich playlist, bo ten ktoś złapałby się za głowę. I to jeszcze w kwietniu. W kwietniu, to dokładnie, bardzo często tak się zdarza gdzieś tam w losowym wyborze. Natomiast też staram się, wiadomo, łączyć to trochę z moją pracą i takich narzędzi używam do tego, żeby gdzieś tam wyłapywać nowości. Trzymać rękę na pulsie i tak dalej. Natomiast jeżeli już chodzi o te moje prywatne playlisty, to tam i Kult, i Fono Blanc, no, mnóstwo rzeczy, i polskie kawałki, wszystko. No tak, ale w swojej pracy obcujesz też z ludźmi znanymi, celebrytami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ty również jesteś popularną osobą w naszym kraju, no nie da się ukryć, w takiej dużej stacji, jesteś słyszany na co dzień. Czy to uważasz, że to jest też taka dodatkowa wartość, którą masz, którą możesz w jakiś sposób może nie tyle wykorzystywać, ale jak gdyby cieszyć się nią, że właśnie jesteś taką osobą popularną. Czy to jest wartość? Myślę, że w pewnych sprawach tak i to można wykorzystać. Mam tu na myśli... No właśnie, czy ta opcja, w której jesteś, przepraszam ci od razu przerwę, czy ona też pomaga ci w załatwianiu pewnych spraw? O. W ten sposób? Nigdy tego nie wykorzystywałem tej... swojej pracy do tego typu spraw, aczkolwiek zdarzyło się kiedyś, że załatwiałem reklamację pewnej rzeczy i to trwało dość długo. Niechcący wysłałem maila kiedyś ze służbowego adresu mailowego. Niechcący, naprawdę, z ręką na sercu, niechcący. I to, co załatwiałem przez 3 miesiące, załatwiło się w 2 dni. Więc nie wiem, czy to tak na ludzi działa, ale naprawdę zrobiłem to niechcący z ręką na sercu i już tego nie powtarzałem od tamtej pory. Natomiast jeżeli chodzi o inne wartości, które wynikają z tej pracy i z tego zawodu, to jest też coś takiego, że ja mam świadomość tego, że jest jakaś popularność, że ja coś potrafię, że coś umiem, że gdzieś tam dostałem tą szansę i jeżeli na przykład prowadzę koncerty i jestem konferencjerem, dlaczego nie miałbym tego zrobić kiedyś komuś pomagając na przykład.
przy jakiejś imprezie charytatywnej. Nie wiem, to jest trochę tak też, że mam nadzieję, że organizatorzy takich imprez, no nie, nie chcę używać słowa, że się może boją zwracać o taką pomoc, ale są tacy ludzie, tak może wykorzystam to może rozmowę do tego, żeby zaapelować, że ja tam jestem otwarty, jeżeli ktoś kiedyś będzie w potrzebie, żeby, nie wiem, coś charytatywnego poprowadzić. Charytatywnie oczywiście to zapraszam do siebie. I to jest piękne, co powiedziałeś teraz. I to jest taka wartość, którą staram się gdzieś tam, bo jeżeli ja coś dostałem, do czego ja mam się tym nie podzielić. Czas na zarabianie pieniędzy jest zawsze i na to się zawsze znajdzie. A trzeba czasem pomyśleć o czymś innym. Mam już na swoim koncie takie imprezy, które prowadziłem dla fundacji charytatywnej, więc gdyby ktoś miał ochotę na kolejny, to zapraszam. Jestem otwarty. A powiedz, jak odreagowujesz od pracy zawodowej? Czy w ogóle jesteś w stanie tak, nie wiem, w 100% odciąć się? W tym zawodzie nie. Nie dlatego, że, ale ja mam tego świadomość i to nie jest sprawa, która męczy, dlatego, że tak naprawdę ciągle jestem w pracy, bo tak jak mówiłem, prowadząc program muszę być blisko moich słuchaczy, muszę być w życiu, muszę wiedzieć, co się dzieje. Więc tak naprawdę, jeżeli jestem na spacerze, jeżeli jestem na zakupach, ja cały czas obserwuję świat. Jak jadę samochodem, ja obserwuję, co się dzieje. Dlatego, że bardzo często zdarzają się sytuacje, które następnego dnia mogę słuchaczom w radiu opowiedzieć. Aha. I to są słuchacze, to są sytuacje, w których jeżeli ja uczestniczyłem na drodze, na chodniku, w lesie, gdziekolwiek, to znaczy, że oni być może też, bo było dookoła mnie mnóstwo ludzi. I za chwilę ktoś powie, o rzeczywiście ja tam byłem, albo ja to widziałem, albo rzeczywiście tak było, albo o znam to znam. Więc rzeczywiście cały czas będąc nawet w takim czasie wolnym, w różnych miejscach, tak naprawdę jestem w pracy, bo cały czas myślę, o, to sobie jutro wykorzystam w programie, o tym opowiem, to było super i tak to wykorzystuję. Natomiast rzeczywiście są rzeczy zupełnie różne od radia, które robię w czasie wolnym, które robiłem w czasie wolnym, żeby też do końca nie sfiksować. Bawiłem się w strzelectwo trochę teraz przez brak wolnego czasu, niestety jakoś to zarzuciłem. Uwielbiam jeździć samochodem, gdzieś tam kiedyś bawiłem się w techniki bezpiecznej jazdy, więc samochodem. I tak to wygląda. Tłukę też na konsoli czasami w różne dziwne gry. O, to jest nas dwóch. Nawet trzech. To jest nas trzech właśnie. No dobrze, po tym wywiadzie w coś pogramy zaraz. Dobrze, a czy ty jesteś spełniony zawodowo? Czy masz jeszcze, myślisz, że chciałbyś coś ewentualnie zmienić? To znaczy nie chodzi o to, że radio zmienisz na coś innego, ale czy jeszcze masz jakieś takie aspiracje, chciałbyś coś więcej osiągnąć? Czy teraz już czujesz, że zawodowo jesteś spełniony i to jest już świetny moment, że zrobiłeś wszystko to, co chciałeś? To jest tak, że ta praca, którą wykonuję, to wizerunek tej pracy jest taki, że bardzo często też spotykam się z takim oddźwiękiem od słuchaczy, znajomych, co to za robota, 3 godziny, kawka, herbatka, muzyczka i do domu. To tak nie do końca wygląda, bo my do pracy jeździmy dużo wcześniej, dlatego żeby przygotować się do programu, zrobić ten program. Po programie być może trochę przygotować już kolejny, a oprócz tego, że jesteśmy prezenterami, mówię teraz o sobie i swoich kolegach, to często mamy też mnóstwo innych funkcji stacji. Ja osobiście jestem sekretarzem redakcji, czyli odpowiadam za całą taką dźwiękową organizację anteny, o to, żeby sponsoringi wszystkie, które miały się pojawić na antenie, pojawiły się w odpowiednim czasie i w odpowiednich momentach. Bardzo często jestem producentem takich tzw. akcji specjalnych, które się na antenie pojawiają, czyli specjalnych konkursów, w których można wygrać grubą kasę jakąś tam. I to zajmuje bardzo dużo pracy, bo to są sprawy regulaminowe, różne złożone. Dodatkowo jeszcze jestem zastępcą szefa muzycznego z telewizji SKTV, więc tutaj ułożenie playlist i tak dalej, to też jest sprawa dość czasochłonna. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój, oczywiście to jest tak, że tak naprawdę w tej robocie nie ma nudy. I każdego dnia uczę się czegoś nowego i mam świadomość, że ten rozwój cały czas postępuje. Że cały czas pojawiają się nowe wyzwania do tego, że stacja się zmienia. Tak jak mówiłem i wspominałem o początku swojej kariery, ja zaczynałem, to już wtedy było Radio SK, które było zupełnie inne. I to Radio SK jest cały czas. I w tym radiu zmieniło się wszystko. Zmieniła się muzyka, zmieniają się dżingle, zmienia się cała oprawa dźwiękowa, czasami zmieniamy podkłady serwisowe. To są bardzo subtelne zmiany, słuchacze czasami nie wyłapują, czasami nie. Ale w tej całej machinie czasu, która biegnie, to potem się okazuje, że rzeczywiście Radio SK, którego być może ktoś słuchał w 2005 roku, jest troszeczkę inne niż to obecnie, ale to jest cały czas Radio SK. Więc cały czas te zmiany są, my w tym pracując, robiąc tą stację, w tym tkwimy
Więc cały czas musimy robić wszystko, żeby iść do przodu, żeby ta stacja szła do przodu, a tym samym idziemy do przodu i my, mówiąc trochę nieskromnie. Ale oczywiście jestem gotowy na każde wyzwania. Propozycje też. Okej. Okay. A czy był ktoś, od kogo na początku uczyłeś się tego zawodu, kogo, nie wiem, podpatrywałeś, a może bardziej nawet podsłuchiwałeś, tak? Cały czas to robię. To jest tak, że my prezenterzy radiowi zupełnie inaczej słuchamy radia niż, to brzydko zabrzmi, ale zwykli słuchacze. Dlatego, że my słuchając nawet piosenek, to zaraz, pewnie było zmiksowane w trybie auto, pewnie się spóźnił tam ileś sekund, to źle, to dobrany dżingiel, albo to tamto, takie szczegóły, albo za długo tutaj intro przygadał piosenek. Tak analizujemy to wszystko, co się dzieje na antenie, w każdej stacji radiowej i słuchamy rzeczywiście. Cały czas. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, tak jak wspomniałem, zaczynałem w Radiu SK. Uczyłem się od ludzi, którzy wtedy mi pozwolili przychodzić do radia, powiedzieli, żebym coś robił. Tutaj pozwólcie, że przytoczę parę nazwisk, bo to są ludzie, którzy naprawdę bardzo dużo zrobili. Tomek Mateszewski był takim pierwszym człowiekiem, który powiedział: Rafał, właśnie, przychodź, bo głupio, żebyś tak przychodził, nic nie robił, który zaproponował mi robienie tego swojego konkursu. Tomek potem odszedł z Eski do innej stacji radiowej na szefa anteny i tam z nim przyszedłem, tam zacząłem być prezenterem radiowym, takim już grając we swojej programie, miałem wtedy 19 lat, pamiętam, i nocne dyżury w weekendy, bo wtedy nie było szkoły. Pamiętam też Wojtka Wilczyńskiego z ówczesnej Eski, który napisał mi nawet taką dedykację gdzieś, że Rafał, pamiętaj, jak ja będę stary, to ty może zajmiesz moje miejsce, czego ci bardzo serdecznie życzę. Niestety Wojtek już z nami nie pracuje, a ja jestem. Ta dedykacja się, no, niestety w przypadku Wojtka sprawdziła, natomiast no, rzeczywiście było dużo ludzi, których obserwowałem, podglądałem, bo to też praca w radiu to nie od strony kuchni, to jest nie tylko słuchanie. Warto też przyglądać się temu, jak kto realizuje program. Jakie ma umiejętności, jakiej techniki używa, jakie ma sposoby na miksowanie piosenek, na realizację programu. To fajnie jest to podglądać też. Dlatego jak czasami mam taki spadek formy, to się też zdarza w każdym zawodzie. I czasami mam takie zwątpienie, że ojej, to ja już pewnie się wypaliłem. To uwielbiam podglądać, słuchajcie, obraz ze stacji radiowych z całego świata. Różnych DJ-ów, jak oni pracują sobie w stacji radiowej. Dlatego, że wtedy mam taki naoczny obraz tego, że z tym zawodem można się bawić. Rzeczywiście w każdej szerokości geograficznej są prezenterzy radiowi, którzy robią to na milion różnych sposobów, a finalnie tak robią radio, tak jak my. I to się sprawdza, więc takie kilkuminutowe poglądanie powoduje, że też mi się chce. I wracam do świata żywych wtedy. A tak teraz jeszcze nasunęło mi się pytanie, bo być może ktoś też interesuje się tym, jak to faktycznie funkcjonuje. W jaki sposób dobiera się utwory do stacji radiowej, czyli co decyduje o tym, że dany utwór się pojawi w tej stacji? Czy to jest tak, że podpatrujecie sobie, macie swojego skauta wewnętrznego, który szuka po rozgłośniach radiowych, regionalnych utworów i one wpadają do Eski? Czy być może w jakiś inny sposób, czy na przykład ty wyszukujesz utwory, czy na przykład znane zespoły, jakichś wokalistów, którzy trafiają faktycznie do tej stacji i są zatwierdzane później przez ciebie lub bądź przez kogoś innego? Także tym zajmuje się dział muzyczny naszej stacji, szef muzyczny Olgier Wojtkowiak i nasz muzyczny music programer Paweł Krapiński, który rzeczywiście układa codzienne playlisty nam. I oni pewnie mieliby dużo więcej do powiedzenia na ten temat, jak to jest z doborem tej nowej muzyki, natomiast ja obserwując tę pracę ich, ale też troszeczkę znając ją od strony telewizyjnej, bo w telewizji jestem jakby bardziej osadzony w taki dobór muzyki na antenę telewizyjną i klipów, to mogę powiedzieć jedno, wokół filozofii doboru muzyki na antenę radiową czy telewizyjną już narosło wiele legend. Rzeczywiście są różne teorie, które zazwyczaj wywodzą się od tych, których piosenki w stacjach radiowych rany nie były. Natomiast rzeczywiście tak naprawdę każda piosenka, o ile pasuje do profilu muzycznego danej stacji radiowej czy telewizyjnej, ma szansę na antenie tej stacji się znaleźć. Natomiast musi mieć w sobie coś i bardzo często żaden szef muzyczny, żaden człowiek odpowiedzialny za układanie playlisty nie zdradzi, co to jest to coś, bo on sam do końca nie wie, bo to jest taka iskra. To jest coś takiego, że się włącza utwór i się czuje. Czuje się to, czy on będzie pasował do tej stacji, czy będzie pasował na antenę, czy może damy mu czas, sprawdzimy, jaka będzie reakcja. Może najpierw gdzieś w nocy, może gdzieś tam w ciągu dnia. Może rzadziej, może częściej, może na częstszą rotację, może troszkę rzadszą.
ale daje się szansę utworom dobrym, jeżeli tylko pasują do profilu stacji, to tak naprawdę tak to wygląda, że każdy utwór ma szansę. Natomiast jakie jest źródło pozyskiwania takiej muzyki? No wiadomo, wytwórnie fonograficzne, nie tylko najwięksi gracze, ale też te mniejsze. Bardzo często bezpośrednio od samych wykonawców zespołów mniej znanych, szczególnie tych, za którymi jeszcze wytwórnie wielkie nie stoją albo nie będą nigdy stały. Więc tak naprawdę dróg jest bardzo wiele. Każda może otworzyć te drzwi do anteny radiowej i tak naprawdę myślę, że jeżeli ktoś gdzieś tam ma w szufladzie jakieś piosenki, to powinien podsyłać nam, dawać posłuchać, bo bardzo często 10 piosenek odrzucimy, a tę 11 zagramy i być może się okaże przebojem, a nawet jeżeli nie, no to będzie fajne z tego, że tego ludzie mogli tego posłuchać. Aha. Na koniec chciałem coś powiedzieć mądrego, ale za bardzo nie skryciłem nic mądrego. Więc powiem, Rafał, po prostu dzięki za to, że wziąłeś udział w wywiadzie. Oby nikt ciebie w przyszłości nie zamienił i żebyś pracował jak najdłużej w radiu i abyśmy mogli cię słyszeć. I do usłyszenia w twoim przypadku akurat ma inne znaczenie, więc po prostu powiem do usłyszenia. Do usłyszenia bardzo serdecznie, dziękuję. Dziękuję wam za tę rozmowę, za zaproszenie do niej, za wywiad i no i do usłyszenia, no właśnie. Dzięki. Dzięki, cześć.